21 lutego wspominamy błogosławionego Noela Pignon, męczennika. Noel urodził się w Angers w zachodniej Francji w 1747 roku jako najmłodszy z 16 dzieci. Jego ojciec był mistrzem tkackim i od niego Noel nauczył się rzetelności pracy, natomiast od swojej matki nauczył się modlitwy. Święcenie kapłańskie przyjął 22 grudnia 1770 roku. Jego matka cieszyła się bardzo z tego, że jej synowie, najstarszy i najmłodszy, zostali kapłanami. Początkowo Noel pracował jako wikary w wiejskich parafiach. Z własnej inicjatywy równocześnie studiował. Chciał poszerzyć swoją wiedzę. Po pewnym czasie został kapłanem w szpitalu dla nieuleczalnie chorych w Angres. Właściwie był to dom, w którym chorzy, stłoczeni w salach, otrzymywali minimalne posiłki i bez większej opieki oczekiwali już tylko na śmierć. Noel nie tylko wypełniał posługę kapłańską wobec chorych, ale za własne pieniądze kupował dla nich lekarstwa, pocieszał ich, służył pomocą, a oni kochali go jak ojca. 14 września 1789 roku posłano go do parafii w Lure-aux-Bécons, gdyż tam nie było kapłana. Była to duża wiejska parafia. Należało do nich wiele małych, oddalonych od siebie wiosek, do których prowadziły bardzo złe drogi. Ludzie byli tam bardzo biedni, a o nim mówiono, że jest pierwszym z biedaków. Noel dzielił się z pozostałymi wszystkim, co miał, a przy tym gorliwie głosił kazania, sprawował sakramenty, odwiedzał ludzi. Po wybuchu rewolucji francuskiej 27 lutego 1791 roku nie złożył przysięgi na konstytucję cywilną duchowieństwa, która między innymi wymagała odłączenia się od papieża w Rzymie. Władze wtedy wygnały go z parafii. Tym samym rozpoczęła się jego tułaczka i konspiracyjna działalność duszpasterska. Na pewien czas powrócił do szpitala dla nieuleczalnie chorych. Tam przyjęto go z radością. Po ponad 2 latach Noel wrócił do swojej parafii. Jego parafianie bardzo ofiarnie i z narażeniem swojego życia ukrywali go w różnych miejscach, najczęściej gospodarstwach znajdujących się gdzieś na uboczu. Ksiądz w ciągu dnia modlił się, czytał, pisał, a wieczorami i nocą, gdy w wielkiej konspiracji przychodzili do niego ludzie, głosił im katechezy. Bardzo prosił, by rodzice modlili się z dziećmi w swoich domach i by uczyli dzieci katechizmu. Ponadto spowiadał, chrzcił dzieci, udzielał ślubów i odprawiał msze święte. W danym miejscu przebywał krótko, dla bezpieczeństwa swojego i ludzi przenosił się z miejsca na miejsce. Kiedy ukrywał się u pewnej wdowy, która mieszkała w odosobnionym miejscu, wieczorem 8 lutego 1794 roku wyszedł do ogrodu na świeże powietrze. Tam zauważył go Nike, któremu Noel kiedyś pomagał finansowo. Szybko powiadomił władzę, zdradziwszy kapłana. Jeszcze tego samego dnia przed północą dom otoczył oddział wojska. Wszystko to, co było przygotowane do odprawienia mszy świętej, Noel wraz z wdową zdążyli schować w dużej drewnianej skrzyni, w której sam też się później ukrył. Właścicielka nie chciała rozmawiać z dowódcą oddziału, który przyszedł, więc zażądano rewizję. Niczego nie znaleziono. Gdy rewizja już się kończyła, jeden z żołnierzy ostentacyjnie podniósł wieko skrzyni i zobaczywszy księdza, natychmiast wieko zamknął. Zobaczył to jednak Niket i krzyknął do żołnierza: „Znalazłeś kapłana i chcesz go ukryć?” Niket triumfalnie podniósł wieko skrzyni. Kapłana aresztowano, lecz w zamieszaniu ksiądz Noel zdążył zabrać ze sobą szaty liturgiczne. Niket natomiast otrzymał 100 lirów. Taka była wtedy nagroda za ujawnienie kapłana. Księdza przewieziono do Angers, gdzie stanął przed komitetem rewolucyjnym. Oskarżono go o to, że jest wielkim kontrrewolucjonistą i wtrącono do celi, pozostawiając o chlebie i wodzie. Po 10 dniach aresztu postawiono go przed Trybunałem Rewolucyjnym, który obradował w kaplicy zamienionej przez rewolucjonistów na salę sądową. Tam ogłoszono wyrok śmierci poprzez zgilotynowanie tylko dlatego, że Noel był kapłanem katolickim. Po ogłoszeniu wyroku sędzia ironicznie zapytał, czy zechciałby iść na śmierć w swoim ornacie, który leżał w pobliżu. Noel zgodził się bez wahania.
Na miejsce stracenia prowadzono go ubranego w szaty liturgiczne, a on szedł jak do mszy świętej, modląc się. Tuż przed wejściem na stopnie szafotu zdjęto z niego ornat, ale zostawiono stułę. Wchodząc po stopniach odmawiał słowa: przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. Te słowa kapłani odmawiają rozpoczynając mszę świętą, wchodząc na kolejne stopnie ołtarza. Samą gilotynę ustawiono na miejscu zburzonego przez rewolucjonistów kościoła świętego Piotra. 21 lutego 1794 roku w wieku 48 lat zginął ksiądz Noel Pignot, proboszcz parafii w Le Lurot-Becons, wierny Bogu i Kościołowi. Wyrok na niego wydał kapłan, który zaparł się wiary. Ksiądz Noel został beatyfikowany 31 października 1926 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Noel aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.